Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale APG Studio i jesteśmy już po pierwszej sesji. Nowa seria Yoga dla seniorów. Siedzimy na krześle, ćwiczymy wszystkie mięśnie. Zrobiliśmy jedną sesję na wszystkie, na całe ciało. Teraz będą poszczególne filmiki na poszczególną część ciała, tak jak to było w pierwszej serii. I dzisiaj filmik na górną część, czyli tutaj głowa, kark i okolice barków, górnej części ciała. Zapraszam serdecznie. Tak jak zawsze siedzimy na krześle, nie głęboko, nie używamy tego oparcia, tylko pracują mięśnie naszego brzucha tutaj, wszystkie mięśnie dookoła, żeby tą sylwetkę w tej pozycji wyprostowanej na krześle bez podparcia, bez żadnej pomocy tutaj utrzymywać. Czyli to nie tylko macie ćwiczenia na kark, ale również ćwiczenia właśnie na mięśnie brzucha, żeby tutaj ta okolica była mocna, silna i zapobiegała jakimkolwiek problemom z Waszym kręgosłupem, szczególnie właśnie w odcinku lędźwiowym. Zaczniemy. Łatwe ćwiczenie, bardzo proste. Co jest ważne, nie unosimy barku do góry, tylko właśnie sama głowa z boku na bok, na tyle, ile macie zakres ruchu. Nic tu nie ciągniemy. Będę to ciągle Wam powtarzać, że nie próbujemy nic na siłę. Nie walczcie ze swoim ciałem, bo to nie chodzi o to, czy przyciągnę tą głowę do mojego barku, czy nie. Chodzi o to, żeby czuć, że po drugiej stronie mięśnie się rozciągają. I to jest najważniejsze. Uczucie rozciągania mięśnia po właściwej stronie, we właściwy sposób. Czyli nie przekręcamy tej głowy, tylko głowa cały czas do przodu skierowana i tylko na bok. Prawo w lewo, z oddechem. Zawsze starajcie się łączyć ruch z Waszym oddechem. Jeżeli to jest szybciej, no to na razie będzie to szybciej niż ja robię, albo może wolniej, to jeszcze lepiej. Im dłuższy oddech, głębszy, tym więcej z każdym oddechem dostarczacie tlenu do Waszego organizmu, co jest no, najistotniejsza sprawa, żeby nasz organizm był dotleniony. Czyli wtedy nasze płuca są bardziej wydajne, jest więcej tlenu pompowanego do Waszej krwi i czujecie się lepiej. Po prostu tlen to najważniejsza dla nas rzecz, czyli staramy się ten ruch połączyć z oddechem i próbujemy ten ruch trochę zwolnić, żeby ćwiczyć właśnie ten głęboki oddech. Wdech i wydech. Pytacie mnie, jak oddychać? Przez nos, ustami? W tym momencie najważniejsze, żebyście oddychali. Jak już to będziecie mieć opanowane i będziecie się starać kontrolować, żeby ten oddech był jeszcze wolniejszy, jeszcze głębszy, to wtedy możecie już sobie ćwiczyć wdech przez nos, wydech przez usta. I w zasadzie ja uważam, że to jest najlepsze. Nasz nos jest filtrem, czyli oddychanie przez usta można, ale jeżeli mnie osobiście pytacie, to wdech przez nos, wydech przez usta, to jest pewnie ta najbezpieczniejsza droga. Ale na początku, kiedy musicie się skupić na tym oddychaniu, niech to będzie jakkolwiek, żeby tylko ten wdech był, bo to jest najistotniejsze. Jak nie będziecie oddychać, to po zakończonej sesji albo jutro mogą wystąpić bóle głowy. Z czego? Z braku tlenu w organizmie. No właśnie, z taki prosty powód. Trzymamy brodę na tej samej wysokości i tylko kręcimy głową i w prawo, i w lewo. Te ćwiczenia na kark będą podobne jak w serii pierwszej, no bo tu ten ruch, zakres ruchu w naszym odcinku szyjnym zwiększyć się nie da. Jedyne, nad czym można pracować, to nad tym, żeby zakres ruchu był większy, ale też nic na siłę. Czyli nawet jeżeli robicie cały czas te same wideo, ale czujecie, że teraz już broda jest bardziej w linii z Waszym barkiem niż na początku, na przykład gdzieś tu bardziej, no to są postępy, więc tu w okolicy karku i szyi bardziej trzeba się skupić na tym, żeby zwiększać zakres ruchu.
to tutaj za wiele nowych ćwiczeń wymyślić się nie da. One dalej działają. Teraz głowa do góry. To jest bardziej istotne niż w dół. Dlaczego? Dlatego, że większość z nas ma tą głowę pochyloną do przodu i te mięśnie tutaj naszego karku są już ponaciągane i one są słabe. I ta głowa tak opada, bo jest ciężka i tak po prostu wisi nam na tej szyi biednej bez żadnego wsparcia. Więc jeżeli będziemy przy tym ćwiczeniu do góry i na dół przyciągać tą głowę na siłę, no to będziemy to troszkę pogłębiać. Czyli staramy się bardziej skoncentrować na tym, żeby tą głowę unieść znowu na tyle, ile się da, do góry. Ale naszym celem jest głowa jak najwyżej, a na dół na tyle tylko, żeby tego rozciągania tutaj za bardzo nie czuć. Albo tylko leciutko. Nie ciągniemy na siłę, bo my chcemy zredukować właśnie tutaj tą szyję, wysuniętą głowę do przodu, bo większość z nas tak ma. Siedzimy, to nawet z książką. Książka jest gdzieś niżej na kolanach, tak sobie siedzimy i ta głowa tak wygląda. No i teraz właśnie przy tych ćwiczeniach, które teraz będziemy robić, będę bardzo Wam zwracać uwagę na to, żeby tą głowę trzymać we właściwym miejscu, więc skorygować te mięśnie, wzmocnić tutaj te mięśnie z tyłu karku, żeby tą głowę przyciągnąć tam, gdzie ona powinna być. Stąd mogą właśnie występować też bóle głowy, bo te mięśnie inaczej pracują. Tu może być cały sztywny kark, okolice barku, właśnie z tego powodu, że ten odcinek szyjny Waszego kręgosłupa już jest tak wyciągnięty, że te mięśnie nie pracują tak, jak powinny. Więc w pierwszej serii ja chyba mówiłam, żeby dociągać, ale teraz nie będziemy dociągać. Teraz wyciągamy do góry i powoli na dół, tylko do momentu, kiedy czujecie lekkie rozciąganie, nie mocne, nie chcemy mocnego rozciągania, chcemy w tą stronę bardziej niż na dół. Zróbmy sobie jeszcze ze dwa razy wdech i wydech. Nie ma nic złego, jeżeli w pierwszej wersji robiliście z dociąganiem na dół, bo i tak robiliśmy do góry. Ale teraz ja widzę, że większość ludzi z tym telefonem nieszczęsnym, bo jeszcze kiedyś to bardziej w telewizor się patrzyło, teraz ten telefon mamy tu. I nawet już młodsze pokolenie tak wygląda. Wy to może tak nie bardzo, ale też te mięśnie z wiekiem po prostu nie są mocne, więc będziemy pracować bardziej, żeby te mięśnie wzmocnić, żeby tą głowę cofnąć do tyłu. Czyli zrobiliśmy na boki, skręt i w tą stronę. Teraz głowa lekko na dół, patrzymy na dół i będziemy głową kręcić znowu na boki. Ale tylko w prawo, w lewo. Takie wahadło. Z brodą skierowaną w dół. Ale znowu nie za mocno. Tam lekko rozciągamy te mięśnie Waszego karku i okolicy barku. Ale się wzmacniają. No chyba, że ktoś czuje, że ma rzeczywiście sztywny kark, to może spróbować trochę tą szyję dociągnąć. I tak robimy w obydwie strony, więc tutaj, jeżeli jest wada, to jej jakoś super nie pogłębimy, ale możemy ją zredukować. I to jest właśnie w tym momencie dla mnie ważne, żebyśmy tutaj coś poprawili, jeśli się da. I znowu z oddechem. To może być wdech na przykład na prawo czy na lewo i wydech na drugą stronę. Albo jeżeli jest kluczy, no to będzie w połowie. Wdech na środku, wydech, głowa na jedną stronę, wdech na środku, wydech na drugą stronę. Teraz robimy to samo z brodą do góry. Przy ćwiczeniach właśnie na kark, na tą Waszą szyję, jest ważne, żeby ruch był bardzo powolny i płynny. To nie żadne jakieś tam szarpania. To musi być naprawdę bardzo powolny ruch, żebyście powoli tymi mięśniami pracowali. Dlaczego? Dlatego, że my rzadko robimy jakiekolwiek ruchy głową, szczególnie takie jak teraz. Czyli znowu, broda wysoko i tylko przekręcamy głowę. W prawo i w lewo starają się trzymać brodę na tej samej wysokości. To nie robimy żadnych skrętów, właśnie robimy skręt, nie robimy takich obrotów głową, tylko bardziej taki skręt w prawo i w lewo. Czyli ta broda jest w tej samej płaszczyźnie cały czas. W pierwszej serii, nie pamiętam, chyba robiliśmy właśnie takie obroty głową. Będziemy je też robić, ale to jest nowe ćwiczenie. I tu ważne jest, żeby ta broda była w tej samej płaszczyźnie.
z oddechem, znowu pamiętajcie o tym oddechu. Wdech i wydech. Jeżeli będziecie czuli, że któreś z tych ćwiczeń jest te, które najbardziej potrzebujecie, to możecie je robić właśnie w zastępstwie za inne. Czyli na przykład jak robimy ten skręt w prawo, w lewo, a czujecie, że to jest właśnie to, co Wam trzeba, to możecie właśnie wtedy też wykonywać to ćwiczenie z brodą skierowaną do góry. To właśnie szczególnie, jeżeli ktoś ma tą głowę wysuniętą, to właśnie trzymając brodę do góry, wzmacniamy mięśnie z tyłu karku, żeby tą głowę przyciągnąć z powrotem, żeby ten kręgosłup, ten odcinek szyjny trochę wyprostować. Teraz zaczniemy sobie z głową skierowaną w lewą stronę. Będziemy powoli opuszczać głowę i unosić, kiedy znowu przekręcimy się w prawo. Czyli tak jakbyśmy taki półokrąg robili, zakreślali naszą głową. Tu mamy wysoko, tu powoli na dół, całkiem na dole, kiedy patrzymy na dół, głowa jest na środku. I znowu na bok i do góry. I znowu bardzo powoli, delikatnie pracujemy z tym odcinkiem szyjnym, z tym naszym karkiem. Jeżeli będziecie czuli jakieś zawroty głowy, bóle głowy podczas robienia tych ćwiczeń albo w niedługim czasie po, to zaleciłabym porozmawianie z lekarzem, bo być może coś tam się dzieje gdzieś w górnej części ciała, w głowie i trzeba to sprawdzić. Wszystko zobaczycie, że coś tu się dzieje, długa lata się kręci dookoła, to omińcie serię na głowę, zgłoście się do lekarza, porozmawiajcie. Miałam taką jedną klientkę i rzeczywiście okazało się, że coś tam ma. Nie wiem co, nie napisała mi, ale rzeczywiście długo nie chodzi już na sesję, bo właśnie odkryliśmy przez te ćwiczenie, że coś jest nie tak. Zapytała się mnie, o Alicja, mi się tak kręci w głowie, że aż mam wrażenie, że się przewrócę. Ja mówię, no to nie jest dobry sygnał, trzeba iść do lekarza. Poszła ta pani do lekarza, no i rzeczywiście coś wykryli. Także na razie nie może ćwiczyć jogi, nie może ćwiczyć nic, jest po prostu pod kontrolą lekarzy i sprawdzają, co się dzieje. Także zawroty głowy, jeżeli kręcicie tą głową szybko, to będą. Ale jeżeli robicie to powoli, oddychacie i będziecie czuli, że ta podłoga nam tu zaczyna, pokój nam zaczyna wirować, to coś jest nie tak. Dobrze. To teraz spróbujmy to samo z głową skierowaną do góry. Czyli kiedy jesteśmy do przodu, to głowa. Dlatego musi być powoli, żeby nie było zawrotów głowy. Ale jeżeli mimo... Głowa jest wysoko. I kiedy kręcimy do barku, jest niżej. I jeszcze niżej, kiedy znowu do przodu. Czyli zaczynamy patrzeć na podłogę. Powoli unosimy do barku, jeszcze wyżej do góry. Czyli znowu taki półokrąg, tylko teraz w lewą stronę. Czyli znowu. Najlepiej, kiedy wdech jest z uniesioną głową. Po prostu jest łatwiej wziąć głęboki wdech, bo tu mamy tą przeponę otwartą, gotową, płuca gotowe na przyjęcie tlenu, a wydech, kiedy głowa jest skierowana na dół, no bo tutaj jakby trochę jest ograniczona ta nasza droga oddechowa przez właśnie przechyloną głowę do przodu, czyli bierzemy wdech przy skręcie w lewo i do góry i wydech, kiedy wracamy do boku i do przodu. Zrób to samo na prawą stronę. Jak już to wspominałam w pierwszej serii, w pierwszym filmiku z nowej serii, jakiekolwiek dźwięki, jakieś robotanie, zgrzytanie tego typu w właśnie tutaj odcinku szyjnym są jak najbardziej normalne, pod warunkiem, że nie występuje z nimi ból.
bo to też jest sygnał, coś jest nie tak. Tam są chrząstki, kości i jeżeli te rzeczywiście mięśnie są zastane, to na początku tam będziecie słyszeć, że coś tam tak robocze, pstryka, nawet trudno to określić, co to są za dźwięki, ale wiecie, jakie to są. I one są jak najbardziej normalne. Im bardziej będziecie ćwiczyć, tym tam wszystko będzie, powiedzmy, naoliwione i tych dźwięków już nie będzie. Ale jeżeli jest jakikolwiek dyskomfort albo ból, no to to znowu jest sygnał, coś trzeba iść sprawdzić. Zrobiliśmy półokręg w lewo, zrobiliśmy w prawo. To teraz, jeżeli Wam się nie kręci w głowie i oddychacie, spróbujmy zrobić cały obrót. I tu staramy się już cały zakres z naszego odcinka lędźwiowego, czyli do góry, głowa. Jak najwyżej potrafimy i jest to dla nas wygodne, możemy wziąć głęboki oddech wtedy. I teraz do prawego albo lewego barku, broda nisko i do przodu. Tu już możemy spróbować trochę tą brodę dociągać, bo chcemy właśnie cały zakres ruchu wykorzystać do rozciągania tych wszystkich mięśni, czyli również ten przód, jak i tył. Pamiętajcie, to może być jeden obrót, to mogą być dwa. Możecie zmieniać kierunek, kiedy tylko będziecie czuli taką potrzebę. Jak będziecie ćwiczyć więcej systematycznie, to będzie można zrobić dwa, trzy. Ale też znowu, to nie jest żadna konkurencja, nie robimy tu żadnych zawodów, kto zrobił więcej obrotów za jednym razem. Chodzi o to, żeby nam się nie zakręciło w głowie i żebyśmy oddychali. Dobrze, kolejne ćwiczenie będzie już na aktywne rozciąganie i wzmacnianie. Będziemy do tego celu używać, te ćwiczenia będą śmiesznie wyglądać, ale są naprawdę efektywne. Będziemy właśnie wzmacniać mięśnie naszej szyi i tutaj górnej części naszych pleców, klatki piersiowej również, używając właśnie dłoni. Czyli co zrobimy? Przyłożymy tą część Waszej dłoni na czoło i co? I teraz ręka dociska do czoła, ale głowa pozostaje w tej samej pozycji. Tu będziemy uaktywniać teraz mięśnie szyi z przodu. Czyli nie przechylamy głowy, tylko głowa jest tak, jak była. Kładziemy rękę na czole i staramy się docisnąć. Czyli tak, jakbyśmy chcieli przesunąć głowę do tyłu, ale ponieważ uaktywniamy mięśnie szyi i karku, ta głowa jest w tej samej pozycji. Będziecie też czuli, że tu pracują mięśnie waszego prawego ramienia i barku. Czyli to nie tylko kark, ale również górna część ciała po lewej stronie. Im mocniej będziecie starać się dociskać, tym bardziej te mięśnie będą pracować. Czyli jeżeli poczujecie, że się mięśnie zmęczyły, to można rozluźnić, oczywiście zmienić stronę, albo po prostu tak mocno nie dociskać. Na początek leciutko. To jest świetne ćwiczenie na wzmacnianie właśnie tutaj tych mięśni. Ale no znowu nie na wariata. Najszybciej jak się da, że nie oddycham i tu mnie po prostu wszystko boli. No nie, nie o to chodzi. Zmieniamy na drugą, jak już się zmęczą mięśnie. Na początek lekkie, tylko dociskanie. Potem jak już się mocniej mięśnie wzmocnią, można mocniej. Ale pamiętajcie, oddech dalej bez zmian musi być. I nie przechylamy głowy. Ta głowa jest w tej samej pozycji, tylko dokładacie rękę i ręka próbuje popchnąć do tyłu, ale nie ma ruchu. Nie zmieniamy pozycji głowy. Następne ćwiczenie to jest wyciąganie brody do przodu i cofanie. Czyli jeżeli ktoś z Was już posiada taką formę tutaj z tyłu, że ta głowa opada, już jest dosunięta, no to oczywiście nie próbujemy wyciągać jeszcze bardziej, tylko bardziej skupimy się na dociągnięciu, czyli nie fajnie to wygląda, bo robimy sobie taki drugi podbródek tutaj, ale nikt na Was nie patrzy, ja Was nie widzę. Także to ćwiczenie właśnie tutaj rozciąga te mięśnie w drugą stronę.
wszystko fajnie pracuje. Tylko pamiętajcie, jak macie normalną tutaj tą postawę i ta szyja, ten odcinek szyjny jest tak, jak powinien być, ta głowa jest w linii z kręgosłupem, to jak najbardziej można wyciągnąć i pociągnąć do tyłu, ale jeżeli ktoś już z Was zauważy, że większość czasu ta głowa opada, że macie brodę blisko, to bardziej się skupcie na ciągnięciu do tyłu, ale tylko samą szyję, nie klatkę piersiową, tylko chodzi sama głowa z szyją. Czyli ruch jest odcinka szyjnego, żeby nad tymi mięśniami pracować. Następne ćwiczenie, jakie możecie zrobić. Znowu, jeżeli to jest Wasz pierwszy filmik, pierwszy raz go robicie, nie robiliście serii pierwszej, dopiero pracujecie z tymi mięśniami, to wszystko jest nowe, to nie musicie robić wszystkich ćwiczeń. Możecie w każdej chwili wideo zatrzymać albo po prostu zrobić sobie przerwę, zobaczyć, jakie będą następne. Będziecie już zaznajomieni z tym, co tutaj robimy, nad czym pracujemy, ale musicie wiedzieć, od Was zależy, ile powtórzeń i jak długo będziecie ten filmik robić, bo Was tu nie ma. Ja mogę dać instrukcję, pokazać następne ćwiczenie, ale ja nie wiem, nie widzę. Jak dacie mi znać, będę wiedzieć, ale to i tak jest wszystko od Was zależy w tym momencie, jak długo będziecie robić serię. Jeżeli, o nie, te mięśnie, czuję już wszystko, już zaczyna mnie tutaj troszeczkę boleć, nie robimy więcej, dobrze? Jeżeli jesteście po pierwszej serii, robiliście to systematycznie, te mięśnie są mocne, dlatego robię drugą serię, ale mówię, nie musicie robić pierwszej, możecie dołączyć do tej, tylko znowu pracować na swoje własne potrzeby, na swoje własne możliwości. Jeżeli macie dosyć, skończcie za parę miesięcy, będziecie potrafili zrobić całą serię równo ze mną, a na razie będą jakieś tam przerwy i nic w tym złego nie ma. Także jeżeli jeszcze jesteście ze mną, gotowi na więcej, to zróbmy jeszcze jedno ćwiczenie na ten kark. Przekręcimy głowę w prawą stronę i to samo. Prawa ręka, ta część Waszej dłoni na czole. Czyli robimy dokładnie to samo, tylko mamy lekko przekręconą głowę w prawo, więc te mięśnie będą troszeczkę inaczej pracowały. I znowu dociskamy nie za mocno, nie szalejemy tutaj, żeby te mięśnie się naprawdę zmęczyły, bo jutro ręką nie ruszymy, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wzmacniać i poprawiać kondycję Waszego ciała, a nie żebyście jutro nie mogli przygotować sobie na przykład śniadania, tak? Jak już będziecie mieli mocniejsze mięśnie, to oczywiście można będzie próbować mocniej dociskać. Ale na dzisiaj to jest takie lekkie tylko dociskanie, żeby poczuć, że te mięśnie się tu uaktywniły, ale nie czujemy, że się zmęczą. I to samo na lewą stronę. Znowu dociskamy, oddychamy. Z uśmiechem to jeszcze lepiej, z uśmiechem zawsze łatwiej. Zawsze to powtarzam na moich sesjach. Dlatego po polsku to chyba nie tak często, chyba powinnam też. To jest łatwy sposób na sprawdzenie, czy oddychacie. Przychodzą do mnie ludzie, robimy sesję, o jak tam, śmiejemy się, wszyscy się śmieją, czyli oddychają. Jak nie oddychają, to się nie śmieją. I znowu na drugą stronę. Z oddechem wdech. Głęboki wydech. I może jeszcze jeden raz na tę lewą stronę. Wdech. I wydech. I może jeszcze jeden raz. I rozluźniamy. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta seria teraz na kark i na mięśnie tutaj właśnie barków, bo to wszystko razem jest połączone. Popracowaliśmy też trochę fajnie nad ramionami, tak, tutaj, nad mięśniami, żeby były silniejsze. Nad oddechem również, nad naszą postawą, żebyśmy ładnie siedzieli, bo używamy mięśni brzucha. Także same plusy, mam nadzieję. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, to bardzo proszę, pokażcie to dając kciuka do góry, komentarze, jak ta sesja, czy Wam się podobało, czy ćwiczenia są łatwe, trudne. I jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, pytania, to również zapraszam. Poniżej tego wideo możecie napisać w komentarzu.
z czym chcecie się ze mną podzielić. Jeżeli to są bardziej prywatne, nie chcecie, żeby to publicznie było widoczne, wasze pytania i problemy, to poniżej wideo w opisie jest link do mojej strony, tam znajdziecie adres na mojego maila, także możecie do mnie także wysłać wiadomość mailową, na którą oczywiście odpiszę i spróbuję wam pomóc. Także dziękuję wam dzisiaj bardzo serdecznie. Subskrybujcie się, tu gdzieś będzie zaraz przycisk, żebyście się zasubskrybowali po kolejne filmiki, także nie musicie wchodzić na kanał, tylko będziecie dostawać informacje, że coś nowego będzie. Będzie, oczywiście, że będzie za tydzień, wypuścimy nową część, następny filmik na właśnie barki, ramiona i ręce. Także zapraszam was serdecznie, kontynuujcie te ćwiczenia. Jeżeli ćwiczyliście wcześniej serię pierwszą, to nie będzie problemu, możecie to robić 2 razy w tygodniu czy 3, zależy jak tam mięśnie będą dzisiaj czy pojutrze. Ale jeżeli zaczęliście od tej serii drugiej, no to zalecam raczej zacząć raz na tydzień i później jak się mięśnie wzmocnią i organizm mięśni się przyzwyczają, wasze ciało się przyzwyczai, to można systematycznie dodać 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, 4 razy w tygodniu. Więcej nie zalecam, bo też mięśnie potrzebują trochę czasu na odpoczynek, tak przynajmniej 1 dzień między sesjami, żeby był. Także oglądajcie, ćwiczcie dalej nad waszą kondycją tutaj odcinka szyjnego i barków i zapraszam na tydzień na kolejną część barki, ramiona i dłonie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym wideo.